Na statku. Super. O jest, dobra. Jednak tutaj. Dobra. Oczyszczone. Jest i kolejna. I tutaj tyle. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Mutiny. Dzisiaj chcę postawić gołębnik, no żeby mieć po prostu jakieś zadania. Z tego co wiem, to jedno zadanie jest dostępne codziennie. Bez VIP-a. Tutaj postawiłem sobie stoły, trochę trochę tych składów, ale zobaczmy, czy ja mam w ogóle gołębnik, czy ja mogę postawić. A, mogę. Nie ma jakichś tam dużych wymagań co do surowców. Także na razie tak sobie nakupię wszystko, ale myślę, że jeszcze będę sobie tutaj to jakoś ustawiał. Tak bardziej, żeby było to praktyczne. Ale wiecie, na chwilę obecną chcę mieć te podstawowe wszystkie obiekty, no bo nawet jak tutaj widzicie, mam skóry do odebrania. Ten mój pracownik, znaczy wiecie, ten mój ziomeczek nie ma gdzie to odnieść, muszę sam to podnosić, zabierać znaczy. Ale do niektórych już mam składy, także jakoś to idzie. Tu mogę to wziąć. I tak, i tutaj trzeba takie rzeczy. Chyba w sumie tych nasion, trzciny nie będę miał, bo wykorzystam, ale to pójdziemy sobie, zbierzemy. Bo chciałbym nieumarłych wynająć, czy wykupić za te laleczki voodoo. Ale pierw zobaczmy, co ja tutaj mam. Co ja mogę tutaj... Będę musiał trochę tej podłogi dobudować, bo chciałbym te składy mieć tak w jednej linii. Myślę, że to będzie fajnie zrobione. Fajne miejsce w sumie, tak w jednej linii, żeby nie latać. Stoły po drugiej stronie jakoś. Zobaczymy. Na razie skupiam się na podstawowych takich rzeczach właśnie. Zbieranie surowców. No i postawienie tego, co potrzebuję. Okej, deski gdzieś tu miałem. W sumie chyba... Tu są, tu mam w składzie jakieś. Niedużo, ale coś tam jest. Co ja tu w ogóle mam? No i no tak, jeszcze chciałbym. Ale to nie teraz, bo mi potrzebny blok łupka, żeby odlewnie postawić. No i ta szorstka skóra. Okej, ale to na spokojnie później. Składy jeszcze. Dobrze, na spokojnie. I tak. Widzicie, to już coraz więcej tego jest, jak mam więcej stołów. Ogólnie taki sobie taką skórzaną torbę kupiłem. Była tam promocja chyba, jakieś monety i właśnie ten plecak za 4 zł. To postanowiłem, że kupię, bo zwłaszcza na początku przyda mi się, że mam full miejsca. Prawie padłem ostatnio, więc troszkę się... Znaczy, tak myślę, czy jak padnę, to czy nie stracę właśnie tej torby, bo nie wiem, jak tutaj jest. Wiecie, jak jest Westland, ale nie chcę ryzykować. Najwyżej spróbuję na zwykłej takiej torbie. Też możecie mi dać znać, jak ktoś z was padł, czy się traci. Torbę, czy też cały, czy ekwipunek, to co mamy w niej. Ale nie chcę próbować na razie. Okej. No i mu tak właśnie mówię, że ta torba mi się dużo przyda na początku, no bo nie muszę latać dwa razy po coś. Jak już całą tą mniejszą torbę zapełniałem. Tutaj zbieram dwa razy więcej.
niż do tej zwykłej, i to jest też na duży plus, zwłaszcza na początku. Czekajcie, co ja tu szukam teraz? Tu mam to. O, te laleczki weźmiemy. Bo ogólnie teraz z eventem, bo mamy teraz ten event halloweenowy, to można sobie na czas właśnie tego wydarzenia nieumarłych wynająć, żeby nam pomagali w misjach. No ale muszę pierw ten gołębnik postawić. Także zaraz to zrobię. Będę musiał pójść na daną lokację. Okej, okay, to mi tylko nasion trzciny brakuje, to zaraz sobie przyniosę. Tylko się tak zastanawiam, czy coś tutaj. Coś do jedzenia bym wziął, chyba nie mam aż tak dużo tego. O, jest mięso, no to dobra. Akurat zrobiło mi się przez noc, no bo jedne ręce do pracy są, tak się. A robiłem deski, robiłem jedzenie, skóry, to musiał to po kolei robić. Można się teraz napić jeszcze. Także jakoś to pomalutku sobie idzie do przodu wszystko. Tu mogę ten napar ziół zrobić, ale to na razie nie będę. Idę te nasiona przyniosę, skończę gołębnik. Bo tutaj mam gdzieś. Czekajcie, bo tutaj ile jest tego? Niby mam gdzieś. A nie. A nie, tak. Ja gdzieś to mam. Co tam chcesz? No i tutaj mam też zadanie, żeby go wysłać po zasoby, wziąć od niego, ale no jego nie mogę wysłać. Tego jednego właśnie, co dziwiłem się, gdzie on jest, o ten. Ja po prostu na początku go wynająłem komuś i po prostu on wróci dopiero jak dostanie pracę. Tak mi to zostało wytłumaczone. Kiedy wróci? Nie mam pojęcia. Trochę to dziwne, bo powinno tak być, że nie dostał pracy, to po jakimś czasie powinien wracać sam. No ale widocznie tak tu nie jest. Okej, dobra, lecę sobie na ten. I tutaj mam dostępni żeglarze. Mam, że w misję, ale nie mogę nikogo tam wysłać na chwilę obecną. Pójdziemy sobie tutaj. Trzeba też uważać na tych ziomków z dyniami na głowie. Z dynią na głowie, co tak wyskakują spod ziemi, ale ich łatwo można zabić. Tylko nie wiem, czy każdy ma taką samą broń, bo jeśli ma dwuręczną, to wiecie, jak bierze rozmach, wtedy możemy go atakować i tak się z nim bawić. O, akurat jest, zobaczcie. Ale ten ma łuk. O, prawie bym padł, czekajcie. Zapomniałem się uleczyć. No i właśnie, z łukiem no to trzeba na niego uważać na początku, ale jak ma broń dwuręczną, to łatwo. Tam jest kolejny znak zapytania. Ale na razie sobie go oleję, powiem tak. Pozbierać sobie możemy. 10 sztuk mi jest potrzeba. Co możemy zobaczyć? No, ten z włócznią. Z dzidą. Czyli mają różne bronie. Troszkę tak przeszkadzają. Ale myślę, że jak ma się już gołębnik zadania, no to warto zbierać te lalki. No bo możemy sobie pomocników wynająć, aby nam te zadania robili. No jak ma się VIP-a, no to jeszcze lepiej, bo tych zadań jest więcej. O, proszę. O, myślałem, że nie strzeżone. Nie zauważyłem go. Jest
Broń zniszczyłem. Zobaczę, co tutaj jest. Jeszcze chcę tą wiedźmę znaleźć, gdzie u niej się wynajmuje. O, mamy jakąś koszulę. A, to zwykła. Właśnie, gdzie u niej wynajmuje się tych nieumarłych. Tu mogę sobie oswoić już. Ja dodaję odwagę. Na chwilę obecną cały czas. No bo wiecie. Reszta można z broni, z ciuchów. Tak jak wiecie, z obrażeń to z broni. Obronę z ciuchów. Także najlepiej na początku dodawać odwagę, żeby nam te zwierzęta za bardzo nie przeszkadzały. Czyżby tutaj? Nie, tutaj nie ma. Tutaj mamy szkieleta. Zabłąkany. Jego nie da się po cichu, bo on tak lata jak głupi. W każdą stronę. Ale sieknijmy go takim. Poziom 12. Ile ten młot ma? 72. Dobra, dwie lalki kolejne. Zaraz może znajdziemy to wiedźmę, gdzie u niej się ten. Ale co, ja nie oswoiłem? A, oswoiłem, tylko on tam pobiegł. Tak bez mojego pozwolenia? Nie no, żartuję przecież sobie. No. Uciążliwi oni są, naprawdę. Na początku wszystko zbieram. Wszystko się przyda. Ile mam tych nasion? 7, jeszcze 3 sztuki. Tam w bazie gdzieś miałem. Ale nie wiem gdzie one były włożone. Już nie będę szukał. Dobra, oswoję sobie. No masz ty. Tutaj nie ma tej wiedźmy. Ale myślę, że pierw gołębnik skończę i pójdę ją znaleźć. Ona chyba na pomarańczowej strefie. Ale nie wiem, czy na zielonej wczoraj nie widziałem. Może i to losowo jest. Tu mamy goryla. Ale na razie go nie rusza, ma 380. Nie, to nie goryl, puma. Wczoraj goryla tu widziałem. 380 życia. Na razie zostawię w spokoju. Ją. Czekajcie, ile mam? 7. To idę na dół. Dodaję w odwagę. Na chwilę obecną będę cały czas dodawał. Nie no, ta torba mi się przydała, naprawdę. No atakuj. Czego nie atakujesz? Kto wygra? Walka. Pięknie. Tu bym jeszcze sobie zobaczył, co jest. Czekajcie. Ocelot. Dobra, wezmę jego trzepnę, a oni niech walczą. Ale moja padnie, bo już miała mniej życia. Właśnie. Mój ocelot. Mam jakiś łuk i w nim co znajdę? O nie, znowu mi się. A, to marynarz. Dobrze, że on jest wolniejszy. Fajnie, fajnie na początku się gra, tak się wszystko poznaje. Wszystkie te miejscówki. Tutaj jeszcze bym coś zdziałał. O! Pomogę ci, jasne. A co mi da?
pochodnia. Pierwszy raz mam. Dobra, mam 10, także mogę pójść skończyć gołębnik, a potem tą wiedźmę znajdę. Dobra, mam wszystko. Finalizujemy. Mamy nagrodę, widzicie? Dwóch. O, poziom 12. Znajdziesz tu kamienna wyspa. Okej, mamy ocalić żeglarza. Przyjmiemy. Śledzimy od razu. Tylko tak, chodzi mi. Tutaj musimy w gołębniku sami wykonujemy, a tutaj, o tutaj mamy, widzicie? Jak będziemy mieć jednego chętnego, to możemy to zadanie wykonać i mamy taką nagrodę, możemy zdobyć. Tylko pewnie ciekawe, ile z tego, czy jedną rzecz, czy jak to? Czy wszystko? Nie, no wszystko to raczej nie. Tu potrzebujemy dwóch chętnych, żeby nam wykonali. Ja bym sobie wziął to i wynajął sobie dwóch nieumarłych u tej wiedźmy. Tylko oni chyba są jednorazowe, wiecie? Jednorazowo możemy ich użyć. Ale te lalki nawet no 15 w sumie. Pójdziemy to zadanie, wykonamy. Kamienna wyspa. Ok, jestem na miejscu. Ten wapień bym sobie też pozbierał, bo nawet sporo tu go, ale bardziej mnie też interesuje łupek. O nie, jakiś łucznik. Dobra, na spokojnie. Czekajcie, a może bym go tak. Iguanę oswoić. Dobra, nie. Na razie pójdę na górę, bo tam jeszcze znak zapytania jest. Także mi wyskoczy zaraz. Gdzie ja go znajdę? Tutaj nie. Pójdziemy, zabijemy tutaj. Tylko tam jest chyba łucznik, czy nie? Aha, dobra. Gdzie on pobiegł? Nie zauważył mnie? Teraz byśmy tak na spokojnie, wiecie? Tylko on mnie pewnie zauważy, tak. Ale to ten jest łatwy. Trzeba tu przejść całą. Gdzie ten łucznik? Tu jest. O, za dużo, za dużo. Zaraz padnę, oj, powiem wam, ciężko jest. Już tak? A, łowca nagród. Ale mocno biją. Dobra, a, okej. Okay. Już wiem. No to tak Westland, tak? Mamy znaleźć jeszcze. Nie wiem, ile tu jest fragmentów się używa. Westland chwilowo. Na chwilę obecną dwa fragmenty. Także pewnie jeszcze jeden fragment musimy znaleźć. No ten mnie cały czas tutaj goni. Jakieś ciuszki będzie trzeba sobie zrobić, bo na początku no ciężko jest. Dobra, leży, pięknie. Pomogę ci. Dobra. Oczyścimy sobie.
Może ten fragment gdzieś tutaj znajdę. Tych łuków ile? Siekiera już zniszczona. Dobra, weźmy. Liny mi się bardziej przydadzą. Szukamy, szukamy. Zwykła pałka, dobra. Też sobie wezmę. Co tutaj ten łuk wyrzucę? No wezmę sobie to. Bo jeszcze chyba mam w bazie jeden. Przeszukamy sobie tu wszystko. O, jest, kolejna, dobra. Czy dwie? O, jednak jeszcze trzeba. Czyli jeszcze. Mam nadzieję, że trzy będą. O! Łowca nagród. On może mieć. No dobra, nie ma. Ma butelkę tylko. To sobie iguany oswoimy i zobaczymy tutaj. Tam jest ich sporo. A to szkieletory, tak. O, jest. Super. Czyżby? Jest. Trzy. Także sobie czytamy. No jest. Piracki okręt. Mam nadzieję, że ciężko nie będzie. Bo nie chcę mi się męczyć na początku zwłaszcza. Ojej, na statku. Super. Jakoś pojedynczo ich brać, co? Pirat. Leżysz, okej. Okay. Nie, chyba wiecie. Jest kolejny pirat, tylko czy mnie tamten nie zauważy? Ja może bym sobie wziął ten młot, to mogę usunąć. Ja sobie lepiej ten młot wezmę, bo on będzie lepszy. Ale w sumie na chwilę obecną wiedźmy nie muszę szukać. Możesz ty. Bo będę miał z nagrody dwóch. Także będę chyba mógł ich wysłać właśnie na to zadanie. Jeszcze zobaczymy. A wiedźmy przy okazji. No niestety nie nagrało mi tej końcówki na statku. No ale tam był ten boss i on miał chyba 380 życia, zabiłem go, uwolniłem żeglarza i dostałem tutaj dwóch chętnych, których wysłałem już na zadania. To zaraz wam pokażę, o i tutaj. Wziąłem te zwykłe zadanie, bo tutaj mogłem dwóch użyć i 8 godzin i wrócą. Bo bym mógł wziąć ich do załogi, ale nie mam koi, żeby więcej pomieścić osób. Także jestem ciekaw, co mi przyniosą i czy będą dalej tutaj dostępni, czy tylko są jednorazowo, ale chyba jednorazowo, bo przy każdym zadaniu codziennie dostajemy dwóch chyba i wtedy możemy ich użyć do zadania. No ale też możemy jednego z nich wziąć, czy dwóch nawet do załogi, tylko właśnie potrzebne są te koje. A ogólnie teraz mój cel jest postawić odlewnię, także muszę kamieniarkę ulepszyć, no i pójść po łupek. Także tak to wygląda i muszę tą suszarkę podnieść, żeby te lepsze skóry wytwarzać. Bo tutaj do odlewni jest potrzebny, właśnie potrzebne są te skóry. 4 te 8 tych bloków łupka i lina jutowa. Także to bym chciał postawić, żeby potem odlewnię zrobić, no i potem następnie warsztat. I po kolei.
Ale teraz bym sobie jeszcze te składy postawił jakieś. Ale zanim zakończymy odcinek, pójdę jeszcze tą wiedźmę spróbuję znaleźć. Tylko bandaże muszę sobie skraftować. Tyle ile mogę. Postanowiłem, że jednak wynajmę sobie tych umarlaków i wyślę ich na zadanie. Zawsze może jakieś fajne rzeczy mi przyniosą. Próbuję jeszcze znaleźć tą wiedźmę, ale widzę, że to nie jest tak łatwo. Trzeba po prostu trafić. Może mi się. O jest, dobra. Jednak tutaj na tej innej wyspie, ale zobaczcie, dużo tam jest. Chyba, że tu o swoje. Co tu jest? Dzik, no on mi tam dużo nie pomoże. No ale odciągnie uwagę, no właśnie, tak uwagę. Ale poradzimy sobie tu. Okej. Zabieramy. Lina. Jest tu wiedźma. O! Mamy łucznika. Spróbujemy go. No spokojnie. Wolny ten młot, ale nadaje się. Dobra, mamy laleczkę kolejną. Już nie pamiętam, ile kosztuje najtańszy. Ja bym wziął trzech i na tą trudną misję wysłał. Dobra, oczyszczone. Jest i kolejna. I tutaj tyle. I zobaczcie, tak to wygląda. Ogólnie ten room też będzie potrzebny właśnie do zbudowania tych koi. Także no, na zapas chyba sobie kupię. A czym one się różnią tutaj? Czy ten, czy ten? Że jest droższy. Nie mam pojęcia. Zobaczcie, tutaj mamy taką kurtkę za 500 i kapelusz za 2000. No nie. Nie mam pojęcia, czym one się różnią. Opisy tylko inaczej się nazywają. Dobra, ja sobie wezmę. Na trzech mi starczy, to akurat. I oni są tylko jednorazowo, jak i chyba tamci z zadań. Tych dwóch, co dostałem. Dobra, wezmę sobie trzech. I teraz wyślę ich na to zadanie. O, od razu. Może ten łupek bym wziął. Tutaj mamy dynię jakoś. O! Duży ocelot. O nie! 460, dobrze, nie podszedłem. Myślałem, że ten mniejszy. Tego nie mogę jeszcze oswoić, ale widzicie, ładuję cały czas w odwagę, żeby te zwierzęta też mnie nie atakowały, no i po prostu, żebym mógł coraz lepsze oswajać. Okej, dobra, czekajcie. No ten łupek będę musiał. Ale dobra, teraz pójdę sobie, wyślę ich na zadanie. Pokażę wam, jak to wygląda, jakby ktoś by nie wiedział. Pić, jeść mu się chce. I tak to wygląda, zobaczcie. Tamci, o, mamy tutaj trzech chętnych. Do załogi się ich nie da, wiadomo. Ale takich zadań normalnie można. Tylko trzeba mieć więcej miejsca, żeby mogli gdzie zamieszkać u nas. I do zadania, zobaczcie. Do jednego możemy. Ale ja chcę, wiecie, bo i tutaj jest. I tutaj są lepsze przedmioty, to ja wezmę to. Może wymagany przedmiot? To. Aha. A, rozumiem. Tu normalnie do tych dwóch zadań, nie, tu mamy taką, widzicie, dynię. Że to tylko te dwie misje są dodatkowe z wydarzenia, że właśnie jest Halloween. Wydarzenie Halloween. Ja wezmę sobie ich tutaj. Myślę, że 2 godziny. Myślę, że będzie lepsza nagroda.
co, dwóch wysłałem? Jak to się stało? Przecież nie można, musi być komplet. Ja co? Ej, nie wiem, o co chodzi. Trzech chyba wysłałem, a tu jeszcze jeden jest. To mogę i to zrobić. Także myślę, że coś fajnego może dostanę, ale pokażę wam to w kolejnym odcinku. Także to by było na tyle. Jeśli odcinek się podoba, zostawcie łapeczkę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!